Posłuchajcie. Każdy z was jest, podobnie jak ja, homo sapiens. Człowiekiem rozumnym. Życie, ten cud wszechświata, pojawiło się mniej więcej 4 miliardy lat temu, a my ludzie zaledwie 200 tysięcy lat temu. A mimo to zdołaliśmy zakłócić tak istotną dla życia równowagę. Wysłuchajcie uważnie tej niezwykłej historii, waszej historii, i zastanówcie się, co dalej. To ślady naszych początków. Na początku Ziemia była ledwie chaosem ognia ukształtowanym wskutek swojej gwiazdy Słońca. Murą pozlepianych cząsteczek pyłu, podobną do wielu jej podobnych skupisk we Wszechświecie. I wtedy właśnie zdarzył się cud. Życie. Dzisiaj życie, nasze życie, jest tylko ogniwem w łańcuchu niezliczonych żywych istot, które następowały po sobie na Ziemi przez prawie 4 miliardy lat. Po dziś dzień krajobraz naszej planety rzeźbią wulkany. Właśnie one dają nam wyobrażenie o tym, jaka była Ziemia po narodzinach. Roztopiona skała, tryskająca z głębin, krzepnąca, pękająca, pokrywająca się pęcherzami i rozpościerająca się cienką skorupą, nim uśpi się na pewien czas. Dym wijący się z wnętrzności Ziemi świadczy o tym, jaka była pierwotna ziemska atmosfera. Atmosfera pozbawiona tlenu. Atmosfera nasycona dwutlenkiem węgla i gęsta od pary wodnej. Piec. Ziemia leży w idealnej odległości od Słońca. Nie za daleko i nie za blisko. Dzięki temu woda zachowała się na niej w formie płynnej. Para wodna skraplała się i spadała na ziemię w formie ulewnych deszczów. Tak pojawiły się rzeki. Rzeki kształtowały powierzchnię ziemi, drążąc swoje koryta i żłobiąc doliny. Płynęły ku najniżej położonym miejscom na planecie, gdzie tworzyły oceany. Wypłukiwały ze skał minerały. I tak słodka woda oceanów stopniowo nasycała się solą. Woda to życiodajny płyn. Nawadniała te jałowe połacie. Wytyczone przez nią ścieżki są jak żyły ciała, gałęzie drzewa,
naczynia, którymi płyną soki życiowe ziemi. Prawie 4 miliardy lat później na Ziemi nadal można zobaczyć takie dzieła sztuki, które pozostawił po sobie pył wulkaniczny zmieszany z wodą z islandzkich lodowców. Oto one. Materia i woda. Woda i materia. Miękka i twarda. To kluczowy sojusz, wspólny dla wszystkich form życia na Ziemi. Minerały i metale są jeszcze starsze niż Ziemia. To dzięki nim nasza planeta jest tak barwna. Czerwona od żelaza, czarna od węgla, niebieska od miedzi i żółta od siarki. Skąd się wzięliśmy? Gdzie powstała pierwsza iskra życia? W gorących źródłach Ziemi do dziś istnieją prymitywne formy życia. To one nadają źródłom barwy. Są to archebakterie. Żywią się ziemskim ciepłem. Wszystkie za wyjątkiem cyjanobakterii, zwanych też sinicami. Sinice mają zdolność pochłaniania energii słonecznej. To przodkowie wszystkich przeszłych i obecnych gatunków roślin. Te maleńkie bakterie i miliardy ich potomków zmieniły los naszej planety. Przekształciły jej atmosferę. Co się stało z węglem, który zatruwał atmosferę? Wciąż jest obecny, lecz uwięziony w skorupie ziemskiej. Ten rozdział historii Ziemi najlepiej zapisał się na ścianach Wielkiego Kanionu rzeki Colorado. Pokazują one prawie 2 miliardy lat dziejów naszej planety. Dawno temu Wielki Kanion był morzem, zamieszkałym przez mikroorganizmy. Wytwarzały one szkielety, wykorzystując obecny w atmosferze węgiel. Gdy ginęły, szkielety tonęły i kumulowały się na morskim dnie. Te warstwy białego wapienia to pozostałość po owych miliardach szkieletów. Dzięki nim z atmosfery zniknął węgiel i mogły rozwinąć się inne formy życia. Właśnie życie zmieniło atmosferę. Rośliny karmiły się energią słoneczną, dzięki której mogły rozbić cząsteczkę wody i pobrać z niej tlen. I tak tlen
wypełnił powietrze. Ziemski cykl wodny to proces bezustannej odnowy. Wodospady, para wodna, chmury, deszcz, źródła, rzeki, morza, oceany, lodowce. Cykl ten nie ma końca. Na Ziemi jest zawsze taka sama ilość wody. Tę samą wodę piły wszystkie następujące po sobie gatunki. Zdumiewająca cząsteczka wody, jedna z najbardziej niestabilnych. Jako woda przybiera formę płynną, jako para gazową i stałą jako lód. Na zamarzniętych zimą taflach syberyjskich jezior widać ślady sił, którymi posiłkuje się zamarzająca woda. Lżejszy od wody lód nie tonie, lecz unosi się na powierzchni. Tworzy powłokę chroniącą przed zimnem, pod którą może się toczyć życie. Motorem napędowym życia jest sprzężenie. Wszystko jest ze sobą sprzężone. Nie ma bytów samowystarczalnych. Woda i powietrze są ze sobą nierozerwalnie związane po to, byśmy mogli żyć na Ziemi. I tak nad oceanami tworzą się chmury, które przynoszą deszcz obszarom lądowym. A przecinające ląd rzeki odprowadzają wodę z powrotem do oceanów. Wspólnota to podstawa. Ten daleki zielony obszar, wyzierający zza chmur, to źródło tlenu w powietrzu. 70% tego życiodajnego pierwiastka pochodzi z alg, które nadają barwę powierzchni oceanów. Nasza Ziemia zależna jest od równowagi, w której każda z istot odgrywa jakąś rolę i istnieje tylko dzięki istnieniu innej istoty. To subtelna, krucha harmonia, którą łatwo zniweczyć. Koralowce narodziły się ze związku glonów i szkieletów. Wielka rafa koralowa u wybrzeży Australii obejmuje powierzchnię ponad 350 tysięcy kilometrów kwadratowych. Zamieszkuje ją 1500 gatunków ryb, 4000 gatunków mięczaków i 400 gatunków koralowców. Od tych koralowców zależy równowaga wszystkich oceanów. Pojawienie się życia na lądzie wymagało wielkiej cierpliwości. Nasza Ziemia liczy czas w miliardach lat. Ponad 4 miliardy lat zajęło jej wytworzenie drzew. Drzewo jest szczytowym osiągnięciem w łańcuchu gatunków. Idealną, żywą rzeźbą. Drzewa opierają się prawu ciążenia. To jedyne żywe organizmy będące w ciągłym ruchu w stronę nieba. Rosną nieśpiesznie ku słońcu, które karmi ich liście.
po maleńkich cyjanobakteriach odziedziczyły umiejętność przechwytywania energii światła. Energię tę magazynują i karmią się nią, zamieniając ją w drewno i liście. Liście rozkładają się następnie do mieszanki wody, minerałów, materii roślinnej i żywej. I tak stopniowo tworzą się nieodzowne dla życia gleby. Gleby to fabryka różnorodności biologicznej. To świat nieustającej aktywności, w którym mikroorganizmy żywią się, oddychają i przeobrażają. Wytwarzają próchnicę, żyzny składnik gleby, z którym powiązane jest całe życie na lądzie. Co wiemy o życiu na Ziemi? Ile znamy gatunków? 1/10? Może 1/100? Co wiemy o związkach między nimi? Ziemia to cud, a życie jest tajemnicą. Powstały rodziny zwierząt, które łączą przetrwałe do dzisiaj zwyczaje i rytuały. Niektóre przystosowały się do swoich pastwisk, a pastwiska przystosowały się do nich. Zyskują na tym wszyscy. Zwierzę zaspokaja głód, a drzewo znów może kwitnąć. Na Ziemi każdy gatunek ma do odegrania jakąś rolę. Każdy ma własne miejsce. Żaden nie jest zbędny ani szkodliwy. Wszystkie żyją w równowadze. I wtedy właśnie na scenę wkraczacie wy, Homo sapiens, ludzie rozumni. Korzystacie ze wspaniałego dziedzictwa Ziemi, liczącego sobie 4 miliardy lat. Macie zaledwie 200 tysięcy lat, a zmieniliście oblicze świata. Choć jesteście tak słabi, zagarnęliście wszystkie środowiska i zawojowaliście całe połacie Ziemi, jak żaden inny gatunek przed wami. Po 180 tysiącach lat koczownictwa, dzięki złagodzeniu klimatu, ludzie rozumni osiedlili się. Nie musieli już polować, żeby przeżyć. Wybrali życie na obszarach mokrych, obfitujących w ryby, zwierzynę i dziką roślinność. Takich, na których łączą się ziemia, woda i życie.
ludzka pomysłowość podpowiedziała im, jak zbudować łodzie. Wynalazek, który otworzył przed nimi horyzonty i uczynił z ludzi żeglarzy. Większość ludzkości po dziś dzień żyje na wybrzeżach mórz lub w pobliżu rzek i jezior. Pierwsze miasta wyrosły niespełna 6 tysięcy lat temu. Był to wielki krok w dziejach ludzkości. Dlaczego miasta? Bo w nich ludziom łatwiej było się bronić. Stali się istotami społecznymi. Spotykali się i dzielili wiedzą oraz rzemiosłem. Konfrontowali podobieństwa i różnice. Jednym słowem, ucywilizowali się. Ale jedyną energią, jaką mieli do dyspozycji, była siła własnych rąk i moc natury. Taki był los ludzkości przez tysiące lat. I nadal jest to los co czwartej osoby na Ziemi. A więc przeszło 1,5 miliarda ludzi. To więcej niż ogólna liczba ludności wszystkich zamożnych krajów. Zabierali Ziemi tylko to, co niezbędne. Stosunki między ludźmi a ich planetą przez długi czas były równo wyważone. Gospodarka długo wyglądała na naturalny i sprawiedliwy sojusz. Ale życie było na ogół krótkie, a ciężka praca zbierała swoje żniwo. Nieprzewidywalność przyrody utrudniała codzienne życie. Wykształcenie było przywilejem nielicznych. Jedynym zabezpieczeniem rodziny były dzieci. Każda para rąk przyczyniała się do jej przetrwania. Ziemia żywiła, odziewała ludzi i zaspokajała ich codzienne potrzeby. Wszystko pochodziło od ziemi. Miasta odmieniły charakter ludzkości i jej los. Rolnik stawał się rzemieślnikiem, kupcem lub młynarzem. To, co rolnik dostawał od ziemi, mieszczanie kupowali, sprzedawali lub wymieniali. Towary zmieniały właścicieli, idee też.
Geniusz ludzkości polega na tym, że zawsze zdawała sobie sprawę ze swej słabości. Ludzie próbowali poszerzać zasięg swojego terytorium, ale znali granice. Siłę fizyczną, którą nie obdarzyła ich natura, odnaleźli u zwierząt, które udomowili, by im służyły. Ale jak tu podbijać świat z pustym żołądkiem? Wynalezienie rolnictwa odmieniło przyszłość dzikich istot szukających jedzenia, którymi byli ludzie. Rolnictwo zmieniło ich dzieje. Była to pierwsza wielka rewolucja. Rozwinęło się zaledwie 8-10 tysięcy lat temu, lecz zmieniło stosunek ludzi do przyrody. Koniec z nieprzewidywalnością polowań i zbieractwa. Pojawiły się pierwsze nadwyżki żywnościowe. To rolnictwo doprowadziło do powstania miast i cywilizacji. W rolnictwie ludzie wykorzystali energię zwierząt i roślin, z których w końcu czerpali zyski. Bladła pamięć o tysiącach lat poszukiwania jedzenia. Nauczyli się przystosowywać zboża do różnych gleb i warunków klimatycznych. Nauczyli się zwiększać plony i tworzyć nowe odmiany. Na co dzień głównym zmartwieniem wszystkich ludzi, tak jak i innych gatunków, jest wyżywienie siebie i rodziny. Gdy gleba nie jest zbyt szczodra i gdy brakuje wody, ludzie podejmują kolosalne wysiłki, by na kilku jałowych akrach odcisnąć piętno swojej pracy. Ludzie kształtowali ląd z cierpliwością i oddaniem, jakich wymaga ziemia, powtarzając wciąż od nowa ten niemal ofiarny rytuał. Rolnictwo nadal jest najbardziej rozpowszechnionym zajęciem na świecie. Połowa ludzkości uprawia ziemię. 80% rolników pracuje ręcznie. Rolnictwo jest niczym tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie w pocie czoła, trudzie i znoju. Bo dla ludzkości to podstawowy warunek przetrwania. Długo polegano na sile mięśni, lecz w końcu ludzkość znalazła sposób, by dotrzeć do energii zakopanej głęboko w ziemi. Te płomienie też pochodzą od roślin. Światło słoneczne w pigułce. Czysta energia, energia słońca. Przechwytywana na przestrzeni milionów lat przez miliony roślin. Przeszło 100 milionów lat temu. Węgiel, gaz, a przede wszystkim ropa. Energia w pigułce uwolniła ludzi od znojnej pracy na ropie. Dzięki ropie ludzie zaczęli wyzwalać się z czasu.
Dzięki ropie niektórzy z nas zyskali niespotykane dotąd udogodnienia. W ciągu 50 lat, w ciągu jednego ludzkiego życia, dokonaliśmy na Ziemi bardziej radykalnych zmian niż wszystkie dotychczasowe pokolenia razem wzięte. Szybko i jeszcze szybciej, przez ostatnie 60 lat podwoiła się liczba ludności na Ziemi, a ponad 2 miliardy ludzi przeniosły się do miast. Szybko i jeszcze szybciej. Chińskie miasto Shenzhen, w którym są setki wieżowców i miliony mieszkańców, jeszcze 40 lat temu było maleńką wioską rybacką. Szybko, jeszcze szybciej. W Szanghaju w ciągu 20 lat wybudowano 3000 wież i drapaczy chmur. W budowie jest kilkaset następnych. Obecnie ponad połowa spośród 7 miliardów mieszkańców świata mieszka w miastach. Nowy Jork. Pierwsze megalopolis na świecie to symbol wykorzystania przez ludzki geniusz energii, której dostarcza Ziemia. Siła robocza milionów imigrantów, energia węgla, nieokiełznana moc ropy. Elektryczność zaowocowała wynalezieniem wind, które z kolei pozwoliły na budowę drapaczy chmur. Nowy Jork to 16. pod względem wielkości gospodarka na świecie. Ameryka jako pierwsza odkryła i wykorzystała niezwykłą siłę czarnego złota. Dzięki niemu kraj farmerów stał się krajem przemysłowców rolnych. Ludzi zastąpiły maszyny. Litr ropy wytwarza tyle samo energii, co w ciągu doby 100 par ludzkich rąk. Lecz na świecie zaledwie 3% rolników korzysta z traktorów. Niemniej ich produkcja zdominowała świat. W Stanach Zjednoczonych pozostały zaledwie 3 miliony rolników. Produkują oni dość zboża, by wyżywić 2 miliardy ludzi. Jednak większość ich plonów nie trafia na ludzkie stoły. W Stanach Zjednoczonych i wszystkich innych krajach uprzemysłowionych przerabia się je na pasze lub biopaliwa. Energia w pigułce odegnała widmo suszy, które prześladowało ziemie uprawne. Rolnictwo jest odpowiedzialne za 70% światowego zużycia wody. W przyrodzie wszystko jest sprzężone. Ekspansja ziem uprawnych i upraw monokulturowych sprzyjała rozwojowi pasożytów. Wytępiły je pestycydy. Kolejny dar petrochemicznej rewolucji. Nieurodzaj i głód stały się odległym wspomnieniem. Teraz największym problemem było, co począć z nadwyżkami wytworzonymi przez nowoczesne rolnictwo. Lecz toksyczne pestycydy przeniknęły do powietrza, gleb, roślin, zwierząt, rzek i oceanów. Wniknęły do jądra komórek, podobnie jak komórka macierzysta, wspólna dla wszystkich form życia. Czy są szkodliwe dla ludzi, których uwolniły od głodu? Ci farmerzy pewnie dobrze zrobili, wkładając kombinezony ochronne. Nowe rolnictwo uniezależniło nas od jakości gleb i pór roku. Nawozy sztuczne dawały bezprecedensowe wyniki na ignorowanych dotąd terenach. Dostosowanie plonów do gleb i klimatu
umożliwiło produkcję niezwykle wydajnych, łatwych w transporcie odmian. I tak w ubiegłym stuleciu znikło 3/4 odmian, do których ludzie dochodzili przez tysiące lat. Widok aż po horyzont. Pod spodem nawóz, na górze plastik. Cieplarnie w hiszpańskiej Almerii to ogród warzywny Europy. Tony jednowymiarowych warzyw czekają co dzień na setki samochodów dostawczych, które rozwiozą je do europejskich supermarketów. Im bardziej rozwinięty kraj, tym więcej mięsa spożywają jego mieszkańcy. Jak zaspokoić rosnący światowy popyt, jeśli nie za pomocą hodowli bydła przypominających obozy koncentracyjne? Wszystko dzieje się szybciej. Nawet cykl życiowy zwierząt hodowlanych, które nigdy nie widziały łąki. Wytwarzanie mięsa szybciej niż zwierzęcia stało się codziennością. Na tych wielkich pastwiskach, ratowanych przez miliony sztuk bydła, nie rośnie nawet źdźbło trawy. Ciężarówki zwożą ze wszystkich zakątków kraju tony ziarna, śruty sojowej i granulatów białkowych, które staną się tonami mięsa. W efekcie uzyskanie kilograma ziemniaków wymaga 100 litrów wody, kilograma ryżu 4 litrów, a kilograma wołowiny 13 tysięcy litrów. Nie wspominając o ropie, którą pochłania proces produkcji i transport. Nasze rolnictwo napędzane jest ropą naftową. Żywi 2 razy więcej ludzi na ziemi, ale różnorodność zastąpiło standaryzacją. Zapewniło wielu z nas wygody, o jakich mogliśmy jedynie marzyć, ale też całkowicie uzależniło nas od ropy. To nowa miara czasu. Zegar naszego świata bije zgodnie z rytmem tych niestrudzonych maszyn, wydobywających energię w pigułce. Ich regularność nas uspokaja. Najmniejszy problem prowadzi do zamętu. Cała planeta bacznie przygląda się tym metronomom nadziei i złudzeń. Tych samych nadziei i złudzeń, które mnożą się wraz z naszymi potrzebami, coraz bardziej nienasyconymi pragnieniami i marnotrawstwem. Wiemy, że czeka nas nieuchronny koniec taniej ropy, ale nie chcemy w to wierzyć. Dla wielu z nas ucieleśnieniem amerykańskiego snu jest Los Angeles. Liczba samochodów w tym ogromnym mieście niemal równa się liczbie mieszkańców. Dzięki energii elektrycznej rozgrywa się tu co wieczór bajkowy spektakl. Dni wydają się zaledwie bladym odbiciem nocy, które zmieniają miasto w rozgwieżdżone niebo. Szybko, jeszcze szybciej. Odległości nie liczy się już w milach, lecz w minutach. Samochód ukształtował nowe przedmieścia, w których każdy dom to twierdza położona w bezpiecznej odległości od dusznego centrum, i w których wzdłuż ślepych uliczek stoją równe szeregi domów. Model krajów uprzywilejowanych stał się modelem powszechnym, propagowanym przez telewizję całego świata. Nawet w Pekinie powiela się go w formie domów spod sztancy, które wyparły z krajobrazu pagody.
Samochód stał się symbolem wygody i postępu. Gdyby model ten powielały wszystkie społeczeństwa, na naszej planecie byłoby nie jak obecnie 900 milionów, lecz 5 miliardów aut. Szybko, jeszcze szybciej. Im bardziej rozwija się świat, tym bardziej jest żądny energii. Wszechobecne maszyny kopią, kotłują i wydzierają ziemi okruchy gwiazd, pogrzebane od zarania dziejów w jej czeluści, minerały. Przez najbliższe 20 lat wydobędziemy z Ziemi więcej ropy naftowej niż w całych dziejach ludzkości. 80% tego bogactwa mineralnego zużywane jest przez 20% światowej populacji. Przed końcem tego stulecia, wskutek nadmiernego wydobycia, wyczerpią się niemal wszystkie złoża ropy na Ziemi. Szybko, jeszcze szybciej. Stocznie masowo produkują tankowce i kontenerowce na potrzeby zglobalizowanej produkcji przemysłowej. Większość towarów przemierza tysiące kilometrów z kraju produkcji do kraju konsumpcji. Od roku 1950 ponad 20-krotnie wzrosła wielkość obrotów w handlu międzynarodowym. Procent handlu odbywa się drogą morską. Każdego roku przewozi się 500 milionów kontenerów. Do największych ośrodków konsumpcji na świecie, takich jak Dubaj. Dubaj to jeden z największych na świecie terenów budowy. To kraj, w którym to, co niemożliwe, staje się możliwe. Tworzy się na przykład sztuczne wyspy na morzu. Dzięki ropie Dubaj od ponad 30 lat sprzedaje energię. Energia ta uczyniła go jednym z najbogatszych krajów świata. Ropa się kończy, ale pozostaje bogactwo. Tak więc Dubaj stać na import milionów ton surowców i ludzi z całego świata. Stać go na budowę coraz wyższych drapaczych mur, czy też stoku narciarskiego na pustyni. Dubaj nie ma ziemi uprawnej, lecz stać go na import żywności. Dubaj nie ma wody, ale może sobie pozwolić na to, by zużywać olbrzymie ilości energii na odsalanie wody morskiej i wznoszenie najwyższych budynków na świecie. W Dubaju zawsze świeci słońce, ale nie ma paneli słonecznych. To miasto zbytku, w którym urzeczywistniają się najśmielsze sny. Dubaj jest szczytowym przejawem modelu zachodniego, podobnie jak jego 800-metrowy symbol nowoczesności totalnej, który wciąż zadziwia świat. Przesada? Być może. Dubaj chyba wybrał swoje miejsce. Jest jak drogowskaz dla światowych pieniędzy, z których ma nadzieję czerpać jeszcze większe zyski niż z ropy. Nie ma na świecie nic bardziej odległego od natury, choć też nic nie jest bardziej niż Dubaj od niej zależne. Miasto po prostu rozwijało się zgodnie z modelem krajów zamożnych.
nie pojęliśmy jeszcze, że wyczerpujemy to, co daje nam przyroda. Co wiemy o świecie mórz i oceanów, które zajmują 3/4 powierzchni naszej planety? Morskie głębiny są dla nas tajemnicą. Żyją w nich tysiące gatunków, o których istnieniu nie mamy pojęcia. Choć liczba mieszkańców Ziemi ledwie się podwoiła, połowy ryb zwiększyły się 5-krotnie, z 18 do 100 milionów ton rocznie. Statki przetwórnie masowo opróżniają oceany. Trzy czwarte łowisk wyczerpało się lub wyczerpuje. Wyginęła większość dużych ryb, bo nie mają czasu się rozmnażać. Niszczymy cykl życia, które nam ofiarowano. Tragedia oceanów polega na tym, że nie widać, co dzieje się pod powierzchnią. Ale na wybrzeżach nie brak oznak wyczerpania zasobów. Znak pierwszy – zmniejszają się kolonie ssaków morskich. Już i tak osłabione przez urbanizację wybrzeży i zanieczyszczenia. Mierzą się teraz z nowym zagrożeniem – głodem. Nie mają szans wygrać z rybołówstwem przemysłowym. Brakuje im ryb, by wykarmić młode. Znak drugi. Ptaki morskie, by znaleźć pożywienie, muszą przebywać coraz większe odległości. Przy tym tempie do roku 2050 w morzach zabraknie ryb. W Dakarze kwitło niegdyś tradycyjne rybołówstwo sieciowe. Ale obecnie topnieją zasoby ryb. Ryby są podstawą pożywienia co piątego mieszkańca Ziemi. Czy umiemy wyobrazić sobie to, co niewyobrażalne? Opuszczone kutry? Morza bez ryb?
Zapomnieliśmy, że zasoby są ograniczone. 500 milionów ludzi żyje na terenach pustynnych. To więcej niż cała ludność Europy. Oni znają wartość wody. Umieją też oszczędnie jej używać. Tutaj zależni są od studni z wodą kopalną, która zebrała się pod ziemią 25 tysięcy lat temu, gdy na pustyni padały deszcze. Dzięki wodzie kopalnej na pustyni prowadzono też uprawy, które dostarczały pożywienia miejscowej ludności. Okrągły kształt pól wywodzi się od biegnących promieniście rur nawadniających. Ale płaci się za to wysoką cenę. Woda kopalna jest zasobem nieodnawialnym. W Arabii Saudyjskiej skończyły się sny o rolnictwie przemysłowym na pustyni. Jasne punkty na tej szachownicy to opuszczone działki. Nadal jest tam sprzęt nawadniający. Jest też energia potrzebna do pompowania wody kopalnej, której zasoby się jednak wyczerpały. Izrael zmienił pustynię w teren uprawny. Choć cieplarnie te są obecnie nawadniane kropelkowo, zużycie wody zwiększa się wraz ze wzrostem eksportu. Niegdyś potężna rzeka Jordan, to obecnie ledwie stróżka. Jej wody spłynęły do światowych supermarketów, w skrzynkach owoców i warzyw. Los Jordanu nie jest odosobniony. Na świecie 10% dużych rzek przez kilka miesięcy w roku nie wpływa już do morza. Morze Martwe zawdzięcza swoją nazwę niezwykle wysokiemu zasoleniu, które uniemożliwia jakiekolwiek życie. Bez dopływu wody z Jordanu jego poziom obniża się o metr rocznie. Zasolenie wzrasta. Wskutek parowania pod wpływem ciepła tworzą się solne wysepki, ewaporaty. Piękne, lecz jałowe. W indyjskim Rajasthanie wodnym cudem jest Udaczpur. Miasto zaistniało dzięki systemowi zapór i kanałów, które utworzyły sztuczne jezioro. Dla jego budowniczych woda była tak cenna, że zadedykowali jej pałac. Indie to kraj, który w nadchodzącym stuleciu może ucierpieć najbardziej wskutek braku wody. Masowe nawadnianie pozwoliło wykarmić rosnącą populację, a przez ostatnie 50 lat wykopano 21 milionów studni.
Zwycięstwo nad głodem ma jednak pewien minus. W wielu częściach kraju trzeba wiercić coraz głębiej, żeby dostać się do wody. W Indiach Zachodnich porzucono 30% studni. Podziemne warstwy wodonośne wysychają. Ogromne zbiorniki mają gromadzić wodę z deszczów monsunowych i uzupełniać warstwy wodonośne. W porze suchej kobiety z miejscowych wiosek wykopują je gołymi rękami. A tysiące kilometrów dalej, jedna osoba zużywa dziennie od 800 do 1000 litrów wody. Las Vegas powstało na pustyni. Mieszkają tam miliony ludzi, a co miesiąc przybywają tysiące kolejnych. Mieszkańcy Las Vegas należą do największych konsumentów wody na świecie. Palm Springs to kolejne pustynne miasto z tropikalną roślinnością i eleganckimi polami golfowymi. Jak długo jeszcze może trwać ten miraż? Ziemia nie nadąża. Colorado, zaopatrująca te miasta w wodę, to jedna z tych rzek, które nie wpływają już do morza. Co gorsza, jej prąd zmniejsza się już u źródła. Gwałtownie spada też poziom wody w zbiornikach wzdłuż jej biegu. 17 lat trwało, nim jezioro Powell osiągnęło najwyższy poziom wód. Obecny poziom jest o połowę niższy. Do roku 2025 brak wody może dotknąć prawie 2 miliardy ludzi. Jednak wody jest nadal w bród w dziewiczych rejonach Ziemi. Na mokradłach. Mokradła mają kluczowe znaczenie dla życia na Ziemi. Zajmują 6% jej powierzchni. Bagna są jak gąbki, które regulują przepływ wody. Chłoną ją w porze mokrej, a uwalniają w porze suchej. Woda spływa ze szczytów górskich, niosąc nasiona z regionów, przez które przepływa. Wskutek tego procesu powstają niepowtarzalne krajobrazy, których różnorodność gatunków nie ma sobie równych. Pod spokojną powierzchnią wody kryje się prawdziwa fabryka, której ta powiązana ze sobą różnorodność cierpliwie filtruje wodę i rozkłada zanieczyszczenia. Bagna to środowisko nieodzowne do regeneracji i oczyszczania wody. Bagna uznawano zawsze za obszary niezdrowe, niezdatne do zamieszkania. W ramach podbojów terytorialnych przerobiliśmy je na pastwiska dla bydła
czy też na ziemię uprawną lub budowlaną. W ubiegłym stuleciu osuszono połowę światowych bagien. Nie wiemy nic o ich bogactwie ani ich roli. Cała materia żywa jest ze sobą sprzężona. Woda, powietrze, ziemia, drzewa. Mamy przed oczami czary świata. Drzewa wydychają do atmosfery wody gruntowe pod postacią lekkiej mgiełki. Tworzą baldachim, który niweluje skutki ulewnych deszczów i chroni glebę przed erozją. Lasy zapewniają niezbędną do życia wilgotność. Są matką i ojcem deszczu. Lasy magazynują węgiel. Zawierają go więcej niż cała atmosfera ziemska. Są podstawą równowagi klimatycznej, od której wszyscy jesteśmy zależni. Drzewa to środowisko naturalne dla 3/4 różnorodności biologicznej, czyli wszelkiego życia na Ziemi. Co roku odkrywamy nowe gatunki, o których istnieniu nie mieliśmy pojęcia. Owady, ptaki, ssaki. Lasy dostarczają nam lekarstw. Nasze ciała rozpoznają wydzielane przez drzewa substancje. Nasze komórki posługują się tym samym językiem. Należymy do tej samej rodziny. Namorzyny to lasy porastające bagniste wybrzeża morskie. Podobnie jak rafy koralowe są wylęgarniami oceanów. Ich korzenie splatają się i tworzą schronienie dla ryb i mięczaków, które się tu rozmnażają. Namorzyny chronią wybrzeża przed huraganami, pływami i erozją morską. Zależne są od nich całe narody. Mimo to w XX wieku ich liczbę zredukowano o połowę. Jedną z przyczyn postępującej katastrofy są hodowle krewetek, usytuowane na ich zasobnych wodach. Wentylatory napowietrzają pełne antybiotyków baseny, chroniąc przed uduszeniem krewetki, ale nie namorzyny. Od lat 60. XX wieku deforestacja wciąż nabiera tempa. Co roku pod postacią dymu lub drewna znika 13 milionów hektarów lasu.
Największy na świecie las deszczowy, Amazonia, zmniejszył się już o 20%. Las ustępuje miejsca hodowli bydła lub uprawom soi. 95% tej soi wykorzystuje się jako pokarm dla zwierząt hodowlanych i drobiu w Europie i Azji. Niszczymy równowagę przyrody, by wspomagać światowe rzeźnie. Płonąc, lasy i leśne gleby uwalniają ogromne ilości węgla, co stanowi 20% globalnej emisji gazów cieplarnianych. Deforestacja to jedna z głównych przyczyn globalnego ocieplenia. Giną tysiące gatunków. Tym samym pęka jedno z ogniw w długim łańcuchu ewolucji. Na zawsze przepada inteligencja żywej materii, od której pochodzą. Ledwie 20 lat temu Borneo, czwartą pod względem wielkości wyspę na świecie, porastał rozległy las pierwotny. Przy obecnym tempie deforestacji zniknie on całkowicie przed upływem 10 lat. Materia żywa wiąże wodę, powietrze, ziemię i słońce. Na Borneo, w jednym z największych na Ziemi zbiorów różnorodności biologicznej, więź ta została zerwana. Do katastrofy tej doprowadziła decyzja o produkcji oleju palmowego, najczęściej używanego oleju na świecie. Olej palmowy zaspokaja nie tylko rosnący popyt na żywność, ale też na kosmetyki, detergenty i coraz częściej paliwa alternatywne. Różnorodność lasu zastąpiono jednym gatunkiem – olejowcem. Monokultura jest łatwa, wydajna i szybka. Zapewnia tubylcom miejsca pracy. To przemysł rolny. Innym przykładem masowej deforestacji jest eukaliptus. Z eukaliptusa wytwarza się pulpę celulozową. Plantacje rozrastają się, bo w ciągu półwiecza pięciokrotnie wzrosło zapotrzebowanie na papier. Monokultury drzew zajmują coraz większe obszary na całym świecie. Ale monokultura to nie las. Z definicji nie odznacza się różnorodnością. Na miejscu jednego lasu nie powstaje inny. U stóp tych eukaliptusów nic nie rośnie, bo ich liście tworzą warstwę toksyczną dla większości innych roślin. Rosną szybko, ale wyczerpują zasoby wody. Soja, olej palmowy, eukaliptusy. Deforestacja niszczy to, co niezbędne, by wytworzyć to, co zbyteczne. Lecz w innych miejscach deforestacja jest jedynym wyjściem, by przetrwać. Jednym z głównych towarów konsumpcyjnych na Haiti, w jednym z najuboższych krajów świata, jest węgiel drzewny. Od węgla drzewnego zależne są wciąż ponad 2 miliardy ludzi. Niemal 1/3 światowej populacji. Haiti, niegdyś perła Karaibów,
bez zagranicznej pomocy nie jest już w stanie wyżywić ludności. Na haitańskich wzgórzach pozostało zaledwie 2% lasów. Ogołocona gleba nie chłonie wody deszczowej. Nie ma roślinności, nie ma więc i korzeni, które podtrzymywałyby ziemię. Deszcze spłukują ją po zboczach, aż do morza. W wyniku erozji obniża się jakość gleb, które coraz mniej nadają się pod uprawy. Na Madagaskarze nie da się odwrócić szkód wynikłych z erozji gleb. Całe zbocza poprzecinane są szerokimi na kilkaset metrów żłobieniami. Delikatną glebę tworzy materia żywa. W wyniku erozji znika warstwa próchnicy, która formowała się przez tysiące lat. Być może da nam do myślenia historia Wyspy Wielkanocnej. Mieszkańcy tej najbardziej odosobnionej wyspy świata, Rapa Nui, wyeksploatowali swoje zasoby do cna. Nie przetrwali. Na terenach tych rosły najwyższe palmy na świecie. Zniknęły. Rapa Nui ścięli je wszystkie na drewno. Potem musieli zmierzyć się z wszechobecną erozją gleb. Rapa Nui nie mogli dłużej łowić ryb. Nie mieli drewna do budowy łodzi. A przecież była to jedna z najwybitniejszych cywilizacji Pacyfiku. Byli nowatorskimi farmerami, rzeźbiarzami i wybitnymi żeglarzami. Lecz wpadli w pułapkę przeludnienia i topniejących zasobów naturalnych. Prawdziwą zagadką Wyspy Wielkanocnej nie jest to, jak trafiły tam dziwne posągi. To już wiemy. Zagadką jest, dlaczego Rapa Nui nie zareagowali na czas. Ich dziejom kres położyły zamieszki, bunty i głód. Kataklizm przeżyli nieliczni. Czy my też szykujemy sobie ten sam los, co Rapa Nui z Wyspy Wielkanocnej? Dlaczego historia niczego nas nie uczy? Przez ostatnie 50 lat liczba ludności na świecie wzrosła ponad dwukrotnie. I przez te same 50 lat zmieniliśmy naszą wyspę, Ziemię, bardziej niż przez całe 200 tysięcy lat naszego istnienia. Nigeria jest największym eksporterem ropy w Afryce. Ale 70% ludności żyje tam poniżej progu ubóstwa. W kraju jest bogactwo, ale mieszkańcy nie mają do niego dostępu. Tak jest na całym świecie. Połowa światowych nędzarzy żyje w krajach zasobnych w bogactwa naturalne.
Nasza metoda rozwoju nie sprawdziła się. W ciągu półwiecza przepaść między bogatymi a biednymi powiększyła się jak nigdy dotąd. Połowa światowych bogactw jest obecnie w rękach najzamożniejszych 2% populacji. Czy da się utrzymać podobne nierówności? Prowadzą one do migracji ludności, których wagi wciąż nie rozumiemy. W roku 1960 miasto Lagos liczyło 700 tysięcy mieszkańców. Do roku 2025 liczba ta zwiększy się do 16 milionów. Lagos to jeden z najszybciej rozrastających się obszarów miejskich na świecie. Nowi przybysze to głównie rolnicy, którzy musieli opuścić swoją ziemię z przyczyn ekonomicznych lub demograficznych, lub też z racji kurczących się zasobów. To zupełnie nowy model rozwoju urbanistycznego. Powoduje nim bowiem nie zamożność, lecz bieda. Każdego tygodnia do populacji światowych miast dołącza ponad milion ludzi. Co szósty człowiek żyje obecnie w niebezpiecznym, niezdrowym, przeludnionym środowisku. Bez dostępu do artykułów pierwszej potrzeby, takich jak woda, urządzenia sanitarne czy elektryczność. Znów szerzy się głód. Dotyka ponad miliarda ludzi. Na całym świecie najubożsi żywią się odpadkami, a my nadal szukamy zasobów, bez których nie potrafimy się już obejść. Zapuszczamy się coraz dalej na dziewicze dotąd tereny i w regiony, które coraz trudniej eksploatować. Model ten się nie zmienia. Że może się skończyć ropa? To będziemy wytwarzać paliwo syntetyczne z kanadyjskich piasków roponośnych. Największe koparki na świecie przemieszczają tysiące ton piachu. Proces wzburzania, ogrzewania i oddzielania bituminu od piasku wymaga milionów metrów sześciennych wody i kolosalnych ilości energii. Zanieczyszczenie jest katastrofalne. Widać, największym priorytetem jest wykorzystanie każdej pigułki energii. Koniec ropy stał się naszą obsesją. Powszechne dążenie do jednego modelu z jedną zasadą przewodnią co dzień prowadzi do tego, że marnotrawimy zasoby i niszczymy własne środowisko. Budujemy coraz większe zbiornikowce. Wciąż zwiększa się nasze zapotrzebowanie na energię.
próbujemy zasilać rozwój niczym przepastny piec, który wymaga coraz więcej paliwa. Wszystko rozbija się o węgiel. Za kilkadziesiąt lat węgiel, który z naszej atmosfery uczynił piec, a który przez miliony lat przechwytywała przyroda, w całości do niej wróci. Atmosfera się ogrzewa. Taki obrazek jeszcze kilka lat temu byłby nie do pomyślenia. Transport, przemysł, deforestacja, rolnictwo. Nasza działalność prowadzi do emisji gigantycznych ilości dwutlenku węgla. Nieświadomie zakłóciliśmy równowagę klimatyczną Ziemi. Wszyscy z uwagą przyglądają się biegunom, gdzie najbardziej widać skutki globalnego ocieplenia. Dzieje się to szybko, bardzo szybko. Poszerza się przejście północno-zachodnie łączące Amerykę, Europę i Azję. Topnieje arktyczna pokrywa lodowa. Wskutek globalnego ocieplenia pokrywa lodowa jest obecnie o 40% cieńsza niż 40 lat temu. Z roku na rok kurczy się jej powierzchnia w porze letniej. Do roku 2030 może zniknąć. Niektórzy przepowiadają, że do 2015. Wkrótce wody te będą wolne od lodu przez kilka letnich miesięcy w roku. Promienie słoneczne, które wcześniej odbijał lód, przenikają teraz do zimnej wody, ogrzewając ją. Proces ocieplenia przyspiesza. Ten lód to archiwa naszej planety. Stężenie dwutlenku węgla nie było tak wysokie od setek tysięcy lat. Ludzkość nigdy dotąd nie żyła w takiej atmosferze. Nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych zagraża życiu wszystkich gatunków. Zmiana klimatu przybliża to zagrożenie. Do roku 2050 zagrożona wymarciem może być 1/4 gatunków. Na obszarach polarnych naturalna równowaga została już zakłócona.
U wybrzeży Grenlandii jest coraz więcej gór lodowych. Powierzchnia pokrywy lodowej wokół bieguna północnego w ciągu 30 lat zmniejszyła się o 30%. Wskutek ocieplenia na Grenlandii słodka woda z całego kontynentu spływa do słonych wód oceanów. Grenlandzki lód zawiera 20% słodkiej wody całej planety. Jeśli stopnieje, poziom morza podniesie się o prawie 7 metrów. Ale tutaj nie ma przemysłu. Pokrywa lodowa Grenlandii ponosi skutki emisji gazów cieplarnianych w innych częściach globu. Nasz ekosystem nie zna granic. Nasze działania wywołują oddźwięk na całej Ziemi. Atmosfera naszej planety to niepodzielna całość. To nasze wspólne dobro. W krajobrazie Grenlandii pojawiają się jeziora. Pokrywa lodowa zaczęła topnieć w tempie, którego jeszcze 10 lat temu nie przewidywali nawet najbardziej pesymistyczni naukowcy. Coraz więcej tych lodowcowych rzek łączy się i przebija przez powierzchnię. Sądzono, że woda zamarznie w głębinach lodu. Ale ona nadal płynie pod lodem, niosąc pokrywę lodową do morza, gdzie tworzy ona góry lodowe. Gdy słodka woda z grenlandzkiej pokrywy lodowej stopniowo sączy się do słonej wody oceanów, zagrożone są nizinne obszary na całym świecie. Poziomy mórz podnoszą się. Przybierająca w miarę ocieplenia woda w samym XX wieku spowodowała ich podniesienie o 20 cm. Wszystko się destabilizuje. Rafy koralowe są niezwykle wrażliwe na najmniejszą choćby zmianę temperatury wody. 30% z nich już zniknęło, a są istotnym ogniwem w łańcuchu gatunków. W atmosferze zmieniają kierunek główne prądy wiatrów. Zmieniły się cykle opadów, a także geografia klimatu. Na linii frontu są mieszkańcy nisko położonych wysp. Są coraz bardziej zaniepokojeni. Niektórzy już szukają nowych, bardziej przyjaznych terenów. Co zrobią największe miasta na świecie, takie jak Tokio, najludniejsze miasto na świecie, jeśli coraz szybciej będzie podnosił się poziom morza?
Prognozy naukowców z roku na rok stają się coraz bardziej niepokojące. 70% światowej populacji mieszka na przybrzeżnych równinach. 11 z 15 największych miast leży na wybrzeżu lub przy ujściu rzeki. Wraz z podniesieniem się mórz, sól wtargnie do wód gruntowych, pozbawiając mieszkańców wody pitnej. Migracje są nieuchronne. Nie wiadomo tylko na jaką skalę. Afrykański masyw Kilimandżaro zmienił się nie do poznania. Zniknęło 80% jego lodowców. W lecie nie płyną już rzeki. Tubylcy cierpią na brak wody. Wieczne śniegi i lodowce zanikają nawet na najwyższych szczytach świata, w Himalajach. A lodowce te odgrywają kluczową rolę w cyklu wodnym. Przechwytują wodę monsunową w formie lodu i uwalniają ją latem, gdy topnieje śnieg. Himalajskie lodowce są źródłem wszystkich wielkich rzek Azji – Indusu, Gangesu, Mekongu, Jangcy. 2 miliardom ludzi dostarczają wody pitnej i do nawadniania upraw, choćby w Bangladeszu. Położony wokół delty Gangesu i Brahmaputry Bangladesz bezpośrednio dotykają zjawiska zachodzące w Himalajach i na poziomie morza. To jeden z najludniejszych i najuboższych krajów świata. Już dotknęło go globalne ocieplenie. Wskutek coraz gwałtowniejszych powodzi i huraganów może zniknąć 1/3 jego masy lądowej. Poddane tym niszczycielskim zjawiskom populacje zwykle w końcu się wynoszą. Kraje zamożne też ucierpią. Na całej planecie zdarzają się susze. W Australii ucierpiała już połowa ziemi uprawnej. Narażamy na szwank równowagę klimatyczną, która pozwalała nam prosperować przez 12 tysięcy lat. Coraz częściej wybuchają samoistne pożary. Zaostrzają one globalne ocieplenie. Drzewa, płonąc, wydzielają dwutlenek węgla. System zawiadujący naszym klimatem uległ poważnym zakłóceniom. Zakłóceniom uległy żywioły, na których się opiera. Czy nasza planeta zaczyna się spalać?
Wśród tych wspaniałych krajobrazów tyka zegar zmian klimatycznych. Na Syberii i w innych częściach globu jest tak zimno, że Ziemia jest stale zamarznięta. To tak zwana wieczna marzłoć. Pod jej warstwą kryje się klimatyczna bomba zegarowa – metan. Gaz cieplarniany 20 razy potężniejszy od dwutlenku węgla. Jeśli wieczna marzłoć stopnieje, uwolniony metan wielokrotnie spotęguje efekt cieplarniany. Skutki trudno przewidzieć. Znaleźlibyśmy się na nieznanym terytorium. Ludzkości pozostało najwyżej 10 lat, by odwrócić ten trend i uniknąć życia na Ziemi innej niż ta, którą znamy. Stworzyliśmy zjawiska, nad którymi nie mamy kontroli. Od początku naszego istnienia woda, powietrze i formy życia są ze sobą ściśle powiązane. Ale my ostatnio te więzi zerwaliśmy. Spójrzmy prawdzie w oczy. Musimy wierzyć w to, co wiemy. Wszystko, co tu widzieliśmy, to skutki ludzkich działań. Ukształtowaliśmy Ziemię na swój obraz i podobieństwo. Niewiele mamy czasu, by to zmienić. Jak nasze stulecie ma podźwignąć ciężar 9 miliardów ludzkich istnień, jeżeli nie poczuwamy się do odpowiedzialności za to, co zrobiliśmy sami? 20% światowej populacji zużywa 80% ziemskich zasobów. Na świecie wydaje się 12 razy więcej na zbrojenia niż na pomoc dla krajów rozwijających się. Pięć tysięcy ludzi dziennie umiera z powodu zanieczyszczenia wody pitnej. Miliard ludzi nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej. Prawie miliard ludzi chodzi głodnych. Ponad 50% zbóż, którymi handluje się na świecie, wykorzystywanych jest na pasze dla zwierząt lub na biopaliwa. Czterdzieści procent ziem uprawnych doznało trwałego uszczerbku. Co roku znika 13 milionów hektarów lasu.
Co czwarty ssak, co ósmy ptak i co trzeci płaz zagrożony jest wymarciem. Gatunki wymierają w tempie 1000 razy szybszym od naturalnego. Przy obecnej skali połowów do roku 2050 w oceanach nie będzie ryb. Ostatnie 15 lat to najcieplejszy okres w historii. Pokrywa lodowa jest o 40% cieńsza niż 40 lat temu. Do roku 2050 będzie co najmniej 250 milionów uciekinierów klimatycznych. Koszt naszych działań jest wysoki. Ponoszą go inni, choć nie brali w nich udziału. Widziałem na pustyni obozy uchodźców, wielkie jak miasta. Ilu mężczyzn, kobiet i dzieci pozostanie jutro na skraju drogi? Czy zawsze musimy budować mury, by zrywać łańcuch ludzkiej solidarności, dzielić narody i odgradzać szczęście jednych od cierpienia innych? Za późno na pesymizm. Wiem, że jeden człowiek może zburzyć każdy mur. Za późno na pesymizm. Na świecie 4 z 5 dzieci chodzi do szkoły. Edukacja nigdy nie była dostępna dla tak wielu ludzi. Każdy, i bogaty, i biedny, może wnieść swój wkład. Lesoto, jedno z najuboższych państw na świecie, relatywnie inwestuje najwięcej w kształcenie obywateli. Katar, jedno z najbogatszych państw, otworzyło podwoje dla najlepszych uczelni. Kultura, wykształcenie, badania i innowacje to niewyczerpane zasoby. W obliczu nędzy i cierpienia miliony organizacji pozarządowych udowadniają, że solidarność międzyludzka jest silniejsza od egoizmu narodów. W Bangladeszu pewien człowiek założył bank, który pożycza tylko biednym. W ciągu ledwie 30 lat zmienił on życie 150 milionów ludzi na całym świecie. Antarktyda to kontynent o ogromnych zasobach naturalnych, do których żadne państwo nie ma wyłącznych praw. To rezerwat spokoju i nauki. Traktat podpisany przez 49 państw usankcjonował ją jako wspólne dobro ludzkości. Za późno na pesymizm. Rządy podjęły działania w celu ochrony prawie 2% wód terytorialnych. To niewiele, ale dwukrotnie więcej niż 10 lat temu. Pierwsze parki naturalne powstały niewiele ponad wiek temu. Zajmują przeszło 13% powierzchni kontynentów. To przestrzenie, na których działalność ludzka idzie w parze z ochroną gatunków, gleb i krajobrazów. Ta harmonia ludzi i przyrody nie musi być wyjątkiem. Może stać się regułą. W Nowym Jorku zrozumiano, czym jest dla nas przyroda. Te lasy i jeziora zaopatrują miasto w całą wodę pitną. Lasy w Korei Południowej doszczętnie zniszczyła wojna. Dzięki Narodowemu Programowi Rekultywacji Terenów Leśnych znów pokrywają 65% powierzchni kraju. Recyklingowi poddaje się ponad 75% papieru. Kostaryka dokonała wyboru między wydatkami na zbrojenia a ochroną środowiska. Kraj ten nie ma armii. Woli przeznaczyć środki na edukację, ekoturystykę i ochronę lasu pierwotnego. Gabon to wiodący producent drewna. Prowadzi wycinkę selektywną, nie więcej niż jedno drzewo na hektar. Lasy to jeden z najważniejszych zasobów ekonomicznych tego kraju, ale mają czas się odrodzić. Istnieją programy gwarantujące bezpieczne zarządzanie lasem. Muszą stać się obowiązkowe.
Wielką szansą dla konsumentów i producentów jest sprawiedliwość. Gdy handel jest uczciwy, gdy korzysta i sprzedawca, i kupujący, wszyscy mogą zarobić na przyzwoite życie. Jak może istnieć równość i sprawiedliwość między ludźmi, dla których jedynymi narzędziami są własne ręce, a tymi, którzy zbierają plony dzięki maszynom i dotacjom rządowym? Bądźmy odpowiedzialnymi konsumentami. Kupujmy z głową. Za późno na pesymizm. Widziałem rolnictwo na ludzką skalę. Może ono wyżywić całą ziemię, jeśli produkcja mięsa nie będzie odbierała ludziom chleba od ust. Widziałem rybaków, którzy zwracają uwagę na to, co łowią i dbają o bogactwa oceanów. Widziałem miasta produkujące własną energię. W niemieckim Fryburgu, w pierwszej na świecie ekosolidarnej dzielnicy, mieszka 5 tysięcy ludzi. W projekcie uczestniczą miasta partnerskie. Jako tysięczne miasto dołączył do nich Bombaj. Władze Nowej Zelandii, Islandii, Austrii, Szwecji i innych państw uznały rozwój odnawialnych źródeł energii za swój priorytet. Wiem, że 80% zużywanej przez nas energii pochodzi ze źródeł kopalnych. W samych Chinach powstają co tydzień niemal 3 nowe elektrownie węglowe. Ale widziałem też w Danii prototyp elektrowni węglowej, która węgiel wydziela do gleby, nie do powietrza. Czy to właśnie przyszłość? Jeszcze nie wiadomo. W Islandii widziałem elektrownię zasilaną ciepłem ziemi, energią geotermalną. Widziałem węża morskiego leżącego na powierzchni morza, który chłonie energię fal i wytwarza energię elektryczną. Na duńskim wybrzeżu widziałem farmy wiatrowe, produkujące 20% krajowej elektryczności. Stany Zjednoczone, Chiny, Indie, Niemcy i Hiszpania inwestują najwięcej w energię odnawialną. Państwa te stworzyły już ponad 2,5 miliona miejsc pracy. A gdzie na ziemi nie wieje wiatr? Widziałem obszary pustynne, piekące się w słońcu. Wszystko na ziemi jest sprzężone, a ziemia powiązana jest ze słońcem, swoim pierwotnym źródłem energii. Czy ludzie nie potrafią naśladować roślin i ujarzmić jego energii? W ciągu 90 minut słońce wytwarza tyle energii, ile cała ludzkość zużywa w ciągu roku. Póki istnieje nasza planeta, energia słońca będzie niewyczerpana. Wystarczy, że przestaniemy wiercić w ziemi i zaczniemy patrzeć w niebo. Wystarczy, że nauczymy się ujarzmiać i wykorzystywać słońce. Wszystkie te eksperymenty to jedynie przykłady, ale świadczą o nowej świadomości. Wytyczają szlak dla nowej ludzkiej przygody, opartej na umiarkowaniu, inteligencji i współudziale. Nieważne to, co minęło. Ważne to, co pozostaje. Stanęliśmy na rozdrożu. Wszyscy możemy przyczynić się do rozwiązania problemu. Może nie mieszkamy w tym samym kraju. Może żyjemy inaczej. Już czas, by się do siebie zbliżyć. Czy rozmyślania nad tym, co nam pozostało, pomogą nam podjąć nowe wyzwanie? To, co widzicie, to więcej niż krajobraz. To oblicze planety, którą kochamy, Ziemi. Przypomina nam, że wszystko wciąż w naszych rękach. Opowiada nam o miłości.
to my dopiszemy ciąg dalszy tej historii. Razem. Wersja polska na zlecenie SPI International Polska, Studio Sonoria. Tekst Katarzyna Wojsz. Czytał Piotr Borowiec.